Cześć wszystkim. Jako, że idealnie rok przerwy minął od naszego ostatniego zebrania Sejmu Ustawodawczego, a w międzyczasie wyszła kolejna część Nemo, czyli zatytułowany Uszjok, to postanowiliśmy się zebrać tutaj po raz drugi. Czyli znowu po mojej prawicy siedzi Wilcz, a po lewicy Dawid. Cześć, witam wszystkich. Tutaj Wilczy. Dobra. Więc tak, Uszjok niby ma być sequelem do Nemo oraz ma tłumaczyć większość wątków, a przynajmniej tak zostało zapowiedziane przez samych twórców gry. I co jest ciekawe, o ile na przykład pierwszą część gry dało się spokojnie przejść w te 50 minut, tak jak to my zrobiliśmy, to jak robiłem taki mały materiał próbny dla samego siebie w przechodzeniu gry, to po 3 godzinach dopiero przeszedłem pierwszą sekwencję, także no... Trochę jest tego czytania i ogólnie twórcy skupili się też bardziej na takiej bardzo standardowej jakby budowie visual novels z uwagi na to, że między innymi jest coś takiego jak common route, czyli kawałek historii, którą użytkownik musi przejść i zawsze będzie ta sama, nieważne jakich wyborów podejmie się w trakcie. I dopiero po niej następuje jakby ta część właściwa. Jedno mogę powiedzieć na pewno. Ta produkcja jest także takim pstryczkiem w nosu lub raczej palcem w oko dla wszystkich hejterów pierwszej części i zapewne zaraz zobaczycie dlaczego, dosłownie minutę po zakończeniu Common Route'a. Także to będzie gdzieś na 20 minucie, może trochę wcześniej, może trochę później. W każdym razie, zaczynamy? Nie, nie czytamy, nie? Nie, jak bym ostatnio. Dobra. Jak za szybko coś przewalam, to mówcie. Ale nie jestem chyba zbyt dobry w czytaniu książek, także... No nic nie to zapomnę. Mówisz? Nie, okej. A, i teraz ten moment, Wilczy, co ci mówiłem. Bardzo podobny rozkminami do ciebie, taki... W twoim klimacie i to tak aż ekstremalnie. Ale to jest kontynuacja po którym zakończeniu z poprzedniej... Też się nad tym zastanawiam, ale to będzie wyjaśnione. Zaraz tak. Zobaczysz, o co chodzi, bo to jest ostro rypnięty schemat i zrozumiesz nagle, o co chodziło w pierwszej części. Okay. Tylko, że to, no mówię, po tych jakichś 10 minut dopiero zaczynasz łapać, o co w tym chodzi. Marionetką. Piękny dopisek. Rozmyślanie egzystencjonalne. Święte prawdy zostały wygłoszone. Do prawdy.
Widzicie, teraz zaczyna się twój motyw. Już słyszę lekkie chichoty. Co to oznacza? Że wiem, co się zaraz będzie dziać. Okej. I tu jest niby insynuowane w tym momencie, że to jest to zakończenie, kiedy on uratował Agatę przed śmiercią. I to jest niby, według głównego bohatera, punkt wyjścia do obecnej sytuacji. Ale zaraz zobaczycie, dlaczego to jest ciutkę błędne. Ale ja jeszcze nie poznałem wszystkich zakończeń, więc wiesz, z pewnością nie rozumieć tego, nie? No na pewno poznaliśmy zakończenie z tą kamerą, także wiesz. Kamerą. 5-godzinny materiał. A, okej. Pamiętam. Boże. Ostatnio to oglądam, aż mi się przypomniało. To było przestrane. Ale tak czekaj, jak to było? Po chwili Zenek wszedł do pokoju ubrany w same bokserki w żółwie z kamerą w ręku, tak to leciało? Chyba tak. Coś takiego było w każdym razie. Jak Higurashi. To znaczy? Jedna postać przeskakiwała po zabiciu jej, przeskakiwała do innego uniwersum. Okej. Okay. Masz przewrócić oby do monitora? Ten moment wyklęcia. Mu chodzi o to gatę, tak? Mhm, tak. Przynajmniej z tego, co załapałem, nie? Biorąc pod uwagę wydarzenia w pierwszej części. Prymitywne potrzeby. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zapamiętajcie, już wam mówię, to. Zapamiętajcie ten motyw. Brunetki. W sensie chodzi o to dokładnie, że brak kontroli, kiedy dochodzi do przeskoku, bo później to będzie, no, w całkiem ciekawy motyw przedstawiony. Jak ja w to grałem o 23, to musiałem, że spadnę z krzesła, no ale dobra.
Nie sądzisz, że to tak bardzo rozkminowo pasuje do ciebie? Trochę za bardzo pesymistycznie. Za bardzo pesymistycznie. No gdzie? No gdzie, Wilcz? No przyznaj się. Ja tam nic nie wiem. Ja nie, tak umywamy rączki. No przepraszam, nam się udało dostać szczęśliwe zakończenie. A tak w ogóle, ty twierdzisz, że ja jestem jakiś nienormalny? Nie, dlaczego? Ja twierdzę, że jesteś oryginalny. A jest mała różnica pomiędzy tymi stwierdzeniami. Taka wiesz, bardzo delikatna, taka bardzo mała, naprawdę. Bardzo subtelna. Tak, dokładnie. Cieszę się, że się rozumiemy. Teraz dobry motyw. Trzeba teraz. No jak zawsze, nie? To jest dobre, nie? To jest normalnie jak lament na ludzi ze swojego party w jakiejś grze MMORPG. No. Ty zawsze umierasz. No. To co, Wilczy, jesteś Bogiem, usiadłem to sobie. Nie musisz wypominać mojego kompleksu wyższości boskiej. Oj, dlaczego? Dlaczego? Co taki oziębu jest? Z czego się śmiejmy, Wilczy? No z tego cytatu. A co, tak bardzo prawdziwy, czy tak bardzo
i nieadekwatny do rzeczywistości. Nieadekwatny. Niestety się zgodzę. Dawidzie, jeszcze ogarniasz, czy już nie? Już się zgubiłem, nie? Okej, okay, rozumiem. To ci później to wytłumaczę. Ja siedzę na granicy. Ja to ogarnąłem za pierwszym razem, jak przeczytałem, także mogę wam wyjaśnić, o co chodzi. Albo zresztą, za jakieś 5 minut, albo 4, zrozumiecie sami, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Bez w ogóle moich wyjaśnień. Sweet pamiętnik na bok. Za pierwszym razem chciałem to kliknąć. Niestety nie można. Ja wybrałem środkowe. Ja bym wybrał trzecie. No, a ty przyszedłeś cały? Nie, przeszedłem do drugiej sekwencji. Tak, jak jest? Trzy albo cztery. Pamiętam, że było coś takiego, że później jest taka grocepcja, bo grasz w grę, grając w grę. Tak? No, później się tworzy taka autentyczna grocepcja i jest coś takiego, że ci się wyświetlają odpowiedzi w tej grze w grze, no nie? I tam było podpowiedź, że o niektóre dziewczyny wystarczy się starać dwie lub trzy sekwencje. Czyli to jest podpowiedź, że zapewne są cztery. Okay. Nie wiem, ja przynajmniej tak wydedukowałem. Spokojnie, Dawidzie, to zostanie wytłumaczone. Jak coś nie będzie wytłumaczone, a coś ja się domyśliłem, to powiem. Tylko się pytaj, jak coś. Tak. Ciekawe, czy to przypadek, czy nie? No. Jak myślicie? Nie wiem. No, raczej nie. Wszyscy tam się bez widział.
Dlaczego po przeczytaniu odruchu bezwarunkowych coś złego mi się skojarzyło? Dobra, Wilczy, teraz ja ciebie zacytuję. Umywam rączki. Ja nic nie wiem, o co chodzi. No tak, słowo, które znasz bardzo dobrze. Tak. Zostało mi ostatnio wyłożone 2-3 razy na twarz. Tam jeszcze jakieś oczekiwanie na pracownika personelu, proszę pozostać w tym miejscu. W ogóle. Neuro Enchantment Memory Operator. I takie pytanie, po prostu po co? Czy oni mieli założone to w historii od samego początku, czy dopiero sobie do później dołożyli? Nie, myślę, że dołożyli dopiero. No ale z drugiej strony, skąd by się wzięło to Nemo na samym początku, tak z dupy? Nie sądzę, żeby to wiesz. Na początku było to, wiesz, zaplanowane, nie? Że nazwę jakiejś... Maszyny? Właśnie, maszyny, żeby... Wprost do nazwy. Właśnie, a na początku w ogóle nie było żadnego wspomnienia o tym. Przynajmniej nie zauważyliśmy. No. W tym, co żeśmy przychodzi. No chyba, że Wilczy coś, ja nie wiem, o twoich doświadczeniach życiowych. Tak było stwierdził, że to było zaplanowane. Jeden czy dwa? Jeden. No. Anarchia. Anarchia. Okej. Też jestem za dwójką. No widzi? No, dawaj. Inżynieria, co? A, genetyczna. Tak bardzo widoczny napis w tym miejscu. Nie, no jest widoczny. Ja tego nie widzę. Widzę tu zarys G i tutaj... A, ale nic poza tym tutaj nie widzę. Lekkie zarysy widać.
wiecie co wam powiem, to na pewno bardzo fajnie wygląda z perspektywy trzeciej osoby, jak siedzą takie trzy osoby przed kątem i wszystkie tak 90 stopni w prawą głowę mają. Jeszcze tam tylko wstęp. O ludzie, przeklikować? No, nie wiem, czy chcecie pomóc też. To wie, czy streścisz później? Nie. Nie zrozumiem tego. No, jest to normalnie. Wszystko? No, patrzę powtórkę z biologii z mojej pierwszej klasy liceum. Która zeszła na dziwny tor. Wyjdzie przez okno. Milczę? Dwójka albo trójka. Znowu będzie jakieś, wszystko nie dawał. Tak. A co? Nie, no bo tak to właśnie wygląda, ta rzeczywistość, nazwijmy to. I znowu to samo. Czy on nam czyta w myślach? No nie. Nie, tak nie może być. No dlaczego nie? Pam, pam, pam. Encore. Jesteśmy na jakimś wygwizowie. Tak, dosłownie na wygwizowie. Ej, właśnie... Czekaj. Właśnie coś ogarnąłem, bo jest ogólnie powiedziane, że później oni znajdują się na ciemnej stronie Księżyca. Mhm. Więc co to kurde jest po lewej stronie ekranu, ja się pytam. Gwiazda śmierci. Tak, Darth Vader nas odwiedza. Trzecia rzecz jest na krzyżu Księżycu? Boże, ten motyw do rozkminy, naprawdę. No, ale to Chińczycy. Może po prostu Japonia ekspandowała swoje wszystkie rynki, nie? Uwaga, zgadnijcie, kto jest lekarzem. Gość od jajek. Gość od jajek. Lol. A to ten sam gościu, czy tylko tak samo wygląda? Nie, to jest ten sam. To znaczy, czysto technicznie to jest ten sam. Determinacja.
No co, przynajmniej jest szczery, czego od niego chcesz. Prawie jak I'm a fire in my laser, tylko trochę nie tak jak trzeba. Ta postać jest chyba akurat nowa. No chyba tak. Ogólnie właśnie, ciekawa rzecz. W tej części dowiadujemy się, jak wyglądał ojciec i matka jego. No. No mi się wydaje, że on jest klonem i tylko tak badają. Wysłali go na kosmosu. Podobne rozkminy. Jesteście blisko. Naleciał Michaela. Jesteście blisko, ale to jeszcze nie to. Tak teraz paradoksalnie można powiedzieć, no naprawdę Nemo to jest cud. No nie.
Ciekawe, czy oni w sumie nazwę tego koncertu skądś, koncernu skądś wymyślili, czy też na czymś się opadli. Mm-hmm. Jakieś pomysły, czy nie? Juby? Tylko pytanie skąd i po co i na co, dlaczego? Ja myślę, że to jest po prostu randomowa nazwa jakoś. Bo mi się nie kojarzy z niczym. To jak na coś wpadniecie, to mówcie. Chyba nie wygląda tak wcale tak kolorowo, jak to opisuje. Coś jest z tym nie tak. I to jest wszystko, na czym się będzie to opierało. Okay. Czyli kolanem chyba nie jest. A teraz zgadnijcie, do czego gramy na wyłączonej wieży. Bo w tle ciągle lecą drum and bassy. Tak? No, tak, niestety. Niezmiernie pewnie, co do tego muszę się zgodzić.
wydaje, że to jest sama osoba. Dlaczego tylko sama osoba? Michał, Michael, Jager, końcówka Jager, ten Maranger. Końcówka Jager. I tak jakoś mi się wyglądają podobnie. I tak jakoś mi się wydaje, że ten w okularach miał kontakt z tym panem zło. O ludzie, teorie spiskowe panu był. Jaki Intel i7? Włóżmy swoje własne komórki mózgowe. Ze skrona niechcący. No panowie, za jakieś 15 minut dojdziemy do długości tamtej gry. A dopiero przejdziemy Common Router. Czy ogarniesz więc ostatnie sprawy, może? Cóż to jest? Wiesz, czym jest agonia? Mniej więcej. To jest zwielokrotnione. No, to jak to można określić? Właśnie. Agonia, no to jest stan przed śmiercią, nie? Nie tylko. Agonią można porównać z wielki ból we wszystkich częściach ciała. Jak przy porażeniu prądem. No. A katatonia... Przypomnę sobie o pojęciu. Ale to czystym... Patrz. Czysto rzecz biorąc, rozmieniając to, to skoro agonia oznacza wielki ból, a człowiek ma tak naprawdę limit odczuwania bólu, to katatonia jest czymś niemożliwym. Skoro to jest zwielokrotnione. Jest możliwym, bo mózg atakuje wszystkie organy, można by tak rzec. Czyli, że jest odwrotnie niż zazwyczaj? Biorąc to w pewnym sensie? No bo zazwyczaj, dajmy na to przy zranieniach, to jest tak, że z neuronów idzie do mózgu, a ty mówisz o sytuacji odwrotnej, tak? Tak.
że to tak jak nerwo ból, tylko na całe ciało może być. Aha. Tak mi się wydaje. Spoko. Nie, no bo ja słyszałem niby o czymś takim, że jeśli dla człowieka się połamie więcej niż 5 kości na raz, to on nagle przestanie odczuwać z tego ból, bo to jest za dużo. Sprawdzimy. Dawidzie? Dawidzie, może chcesz się przysłużyć dla dobra ludzkości? O, dobra, kontynuuję. Tam też te ograniczniki bólu niekiedy można... Znieść? Nie znieść. Zniwelować? Też nie zniwelować, tylko zwiększyć. Zwiększyć ich właściwości. Że więcej bólu będą... Że... Mniej bólu będą zawierać. Nie, że odetnę sobie palca i już nie czuję bólu. Że zwiększenie i... A, o, dobra, to stąd, dobra, rozumiem. I to zależy od stanu psychicznego danej osoby. Można. Spoko. Wariaci mogą. Mówisz z własnego doświadczenia? No. No, no przepraszam, musiałem. Wszystkie palce mam. No. No, no ja nie powiem, kto i gdzie idzie w poniedziałek. Ja tam czuję zwielokrotniony. Niestety też to czuję, bo wiem, co to jest. O, takie tam paznokciowe problemy. I albo katatonia to jest to, co powiedziałem, albo coś innego. Dobra. Czyli gdzieś zostało to wyjaśnione w ostatecznym rozrachunku. Nie mam pytań. Paranoid. Dyn. Fałszujesz. Tak. Ale nie tak jak Marek. To jeszcze nie ten poziom. Dalina. Nioch. I te wszystkie inne śmiechy. No to, że jest jedyny w swoim rodzaju, to nawet my wiemy.
zamanowało przez 3 minuty. Tak. Teraz dobry. Ups. I teraz coś, co nie zostało wytłumaczone nawet w drugiej sekwencji. Nie rozkminiam, o co chodzi z tym motywem dwóch ostatnich zdań. Pam, pam, pam. Miał błękitne oczy. Tak? No to fajnie. To jest ten nowa osoba. Tak, już on te wierzę, bo tu się wraca. Wprowadzenie w stan świątki, a milczy co ziema. Nie ma tak czytanie mimowolne zamykanie oczy, milczy. Powieki w dół. No ja rozumiem, że wczoraj nie spałeś, no ale bez przesady. Znaczy, ktoś musiał cię obudzić. No. Pam, param, pam, pam. A rok 2056 tam dalej w konsoli. No, to jest dobre, nie? I to są te drum and bassy, o których nie wiem. A, czyli ten drop time był, tak? Hmm? Ten drop time był. Znaczy, to jeszcze nie jest koniec tego Commodore'a, o którym mówiłem.
Musi się przewinąć, fak. Czekamy. Teraz tak się przy mnie zastanawiam, czy można tak grać na perkusji. I patrz, ogarnij teraz to. Gra w grze, w grze. Trzy gry. Grocepcja jak się patrzy. Patrz, grasz w grę, gdzie protak jest w grze, a w grze grasz w grę. No. I patrz, patrzcie, teraz. Teraz jest najlepszy tekst. Chyba jakiś żart. Pamiętacie, co mówiłem na samym wstępie, że to jest palec w oko dla wszystkich hejterów? Zaraz zobaczycie dlaczego. Przecież oni... ten zapis w Radman nie był mi przeszły. No. Zaraz zobaczycie, że oni wkleili cały jeden czat. Zresztą przekopiowali posty użytkowników, no. Kroniki Blue Dwaj. Muzyka zribowana z różnych anime. Kompozytor dał nogę, szkoda. Wilczy, naprawiamy to. Nie. Transgender? What? Dressing. What? Nic pozostanie. Błagam, wybierzmy jedynkę. O ty, który wybrałeś? Powiem tak, jako że to jest common, to common działa mniej więcej w taki sposób, że można tylko przeskoczyć szybciej. Byśmy przeskoczyli czas idąc do szkoły, przeskoczylibyśmy śniadanie i szukanie informacji w necie i zawsze to, co jest na samej górze, będzie trwało najdłużej. Mm-hmm. W sensie dowiemy się najwięcej informacji. Że muszę na to zgodzić. I mówiłem, cały czat jeden przekopywany po prostu. Kropka JPG. Ale co nasze słowiańskie?
Kurwa, to tylko nie to. Sorry, 418, a teraz ma gigabajt 418. Widzisz, że cienkiego... I to uczucie, kiedy zacząłeś grać w tym stylu. Trafienie do komory gazowej? O co? Bo wszystkich zakończeń nie miałeś. Komora gazowa? Czy ja coś ominąłem w życiu? Tak, drugą wojnę światową. Jeśli szukasz czegoś ambitnego, to idź do operu. Czekaj, już idę do opery. Jestem w operze. Czy to znaczy, że jestem ambitny? Ewolucja. Ja się pustujemy gry. Pamiętam, że tu gdzieś będzie nawet aluzja do Katawa Shoujo, tylko nie pamiętam, gdzie dokładnie. Chińskie bajki też są fajne. Boże, to nie wiem. Nie wiem, jak mojego show. Incest Afryka, kolego. Arktyka. Blisko. Tylko pół równolenika się pomyliłem. Jakieś 15 tysięcy kilometrów. Rondo spaczenia. No, Wilcze, zamiast rondo saperów u mnie w mieście, to co? Rondo spaczenia. Pyszny ból budhurtu wykryty. Bardzo lasu bogatniki. Niech zgadnę, nie macie siostry. Wyczuwam fanboya. To pytanie mi się przewijało przez całą produkcję. Dobra, Ever 17 się pojawiło. Nie mam pytań, nie? Skrywa nazwijmy to polski Irtwan Super Elity. On pan coś ściągał. Przyjemny tego i ani nie zajęło. Postaram się wydać, że dobrze, że nie spuszczę się siostrze na to. Symulator w stulejarze. Co w stulejarze? Suchokla... Suchokla to jest automatyk. Mam identycznego ślichy i monitor. Ale hejty tu poszły. Przeszedł do tej gry, ja nie mi zajmował. Co? Mieciu, to twój wybór. To jest opisany twój wybór. Nie wiem, może wojewski. Chińskie w tym siostrę. Przestarałe. To my walczymy z tym Oscar. A co? What? Ja nie rucham Mariole. Anhua? Nie, coś tam było takiego chyba. No było no. Coś, ale co to było, to nie pamiętam już. Stulejarzy. Wibusów. Stulejka, tak bardzo śmieszne słowo. Prowokowanie końcówki z tentaklami najlepsze. Godzina bez siłku. Zakładam kombinarę. Piwniczka kuca. Dziewczyny to lubią róż. Chyba taki lekki czerwony.
Nie, ja ci no właśnie chciałem ci powiedzieć, że wiesz, krew utleniona tak bardzo fajna. Z dokładną kominiarę i wychodzę. Krew był nożem. Kiedy bytówki. Te po prostu dylematy polskich graczy. Dowiadujemy się ciekawych rzeczy. Polski kuter robimy to zdjęcie. BDSM Gore Rapes Cut. Ale mnie palc, bo ja tego przebijam, ja czytam tego w głowie, ciekawe na sekcji. Na papierze. Smutna żaba grafki od węgiel. Ze mną nie ma żadnych szansy. Czy ty to widzisz? Było cztery ruchy jednocześnie. Oksymoron. No i ze mną kubak. Znudziłem jak ta gra, to jest gra bardzo świński bajki, no. Ten czas jest zwalicy. Ciekawe, gdzie oni go znaleźli. Z niedzieli wieczór. Lamentować zaraz, proszę. Jakieś sadomaso. Najwyraźniej. Teksty są całkiem nieźle napisane, Dostojewski. To nie jest, ale miło się czyta. Pseudopoetycko rozbudowane zdanie. Miś na nazwisko Gąbczapski, pozdrawiam. Że Agata jest mną i się powiesiłem. Tak, to jest moje zakończenie. Glanź. O kurde, nie wiem, że chodź na nią. Chłodno sobie, nie ma takiej możliwości. Moral fagów. Jajko. Tak, to jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest jedna z najsłynniejszych visual novel japońskich. Ona opowiada o wyrywaniu niepełnosprawnych lasek. I na przykład u mnie ostatnio na grupie na Facebooku wrzucili screen z tego i tam było coś takiego, że niechcący potknął się o dziewczynę, która była, nie miała nóg, no nie? Poniżej kolan, nie? I były dwie opcje dialogowe do wyboru. Oops, sorry, a druga opcja to była What the fuck did your mother born you on the minefield or what the hell? Coś takiego, nie? I wszystko takim koszlokiem wpisane. W 2012 albo w 2013 w CD Action pisali o tym. No wiem, mówiłeś. Bum, bum. Koniec. Patrzcie! To osiągnięcie! Jedziemy. Dobra, omijamy.
Fajne SFX-y. Co on tu robi? No stoi. Ale nie czuję tego początku, nie? Wszedł w jego grę. Czekaj. Co on na początku było, ten w kosmosie, to on grał w to? Nie, teraz gra. Patrz, teraz jest... gra, że gra w grę. Teraz gra w grę, grał jeszcze uprzednio w grę. Nie czuję. Patrz, to jest na takiej zasadzie, bo historia mówi, że on utracił część mózgu, nie? No. I coś było powiedziane, że on po pierwszej sesji miał strasznie pobudzony mózg, no nie? No. I teraz on gra w to, żeby odzyskać sprawność sztucznych komórek mózgowych. Pobudzony mózg 5 godzinami? No. Aha. 5 godzinami. w każdym razie. Schemat jest taki, że on w grze przenosi swoje wspomnienia, które mu zostały. I ten lekarz jest ze wspomnień. Równie dobrze mogłaby tam być jakakolwiek inna osoba lub w ogóle jej nie, mogłoby nie być. Mhm. Ale on pamięta tę osobę jako lekarza. Czyli nadal jest w tym kosmosie, tylko gra w to, tak? Teraz. Tak. Okay. A przynajmniej takie jest założenie. Chociaż po wstępie to jest tak już rypnięte, że nie wiem, czy ten kosmos też nie jest alternatywną rzeczywistością według założenia twórców. Czy może jeszcze gdzieś indziej gra? O, ale posrane, nie? Ej, ale to by było posrane, że patrz, wyobraź sobie coś takiego, że my gramy w visual novel, gdzie Protag gra w nowego Ushioka, gdzie w Ushioku Protag gra w Nemo, gdzie w Nemo gra Protagiem. To by było dopiero grocercy. Ej, ale to by było powalone, tak na samym zakończeniu widać takie, wiesz, jak na streamie dasz okienko z podglądem streama, no i nagle ci się tworzy takie nieskończona sekwencja ekranów, nie? Lustro od lustra. Nie dowiadujemy się, że za tym wszystkim stał pies. W ogóle właśnie, czekaj. Silent Hill tak bardzo. Lustro do lustra, co to było, bo nie pamiętam. To właśnie lustro się odbija i tak nieskończono się, na tym streamie mówiłeś. A, spoko. Czekaj, bo kiedyś były takie teorie spiskowe, że jak lustro zbliżyć do lustra, tak żeby odbijało się tylko lustro, to wybuchnie. Kiedyś były takie teorie spiskowe. No, trochę zjeżdżał na ten parter. No. Czyli teraz my przechodzimy Nemo, tak? Dokładnie. Tak to działa. Lord. To bardzo bez sensu. Czy dlatego tu jest giga 4408? Czy oni nie mieli lepszego pomysłu? Nie, ale zobacz, bo to jest równocześnie sequel i prequel. Takie déjà vu, no nie? No nie. I uwaga, jak myślicie, co teraz będzie? Co było na samym początku na moje, jak on poszedł do szkoły? I co, to musimy wybierać? Nie. Twojego marnego żywota. Do czwartego? Biorąc obecną sytuację, do trzeciego. Ciekawe, jak długo pobierał materiał z e-mailu. Wyobraźcie sobie, tak jak gram o 23.30. Ups. Och nie, moja karta graficzna, moje artefakty, co się dzieje?
Czyli to teraz będzie. To teraz to będzie, czy to nie teraz będzie? Tak, to teraz. Masz. Oddaję ci myszkę, bo to jest sekwencja dla ciebie. Teraz w tym kosmosie, tak? Nie. To jest w ogóle coś nieogarniętego, ale to jest już w ogóle rypnięte. Zaraz zobaczysz dlaczego. Nieczarnie. Zaraz zobaczysz, o co chodzi. Się poprawiły. Mm-hmm. Nie jest to, że już rozładzone na cały ekran. Oddaję dla ciebie. Później będę miał problem z ogarnięciem tych zapisów. No ale cóż. Tu chodzi. Ogarnij teraz to. To jest świetne. I to jest jedyny motyw, który świadczy o tym... Blue screen w ogóle. No nie blue screen. 2050 któryś blue screen z XPK. No i teraz tym akcentem żeśmy skończyli Common Root'a. Tak zwanego. SSATA! Super SATA Driver! No dalej leci w konsoli. Karty motoryzyczne. I teraz ten motyw, który był tu przed chwilą, jest jedynym motywem, który może
być podpowiedzią do tego, że nie należało zostawiać tej dziecka i jego matki, o którym Jagger mówił. Nie. No. Bo to było nieznajome. Czyli to insynuuje, że to nie była pamięć Zenka. Te metafory. Mm-hmm. Pan zło, pan zło.
No cóż. Najwyraźniej. To pewnie wiesz, to działa na tej samej zasadzie, co dyskietki u nas, nie? Jak jeszcze masz napęd i jeszcze masz płytę, to coś tam może zadziałać. Jest jedynym pacjentem, nie? Więc jak słońce widać? Że co, że oni tak są daleko od ciemnej strony, że księżyc nie zasłania im gwiazdy żadnej, ani słońca? What? What? Nie mam pytań. Może nie pomyśleć o tym. Nie wiem, może. Rosja! Tak. Ej, czekaj, mamy tu Niemca. Już wiadomo, o co chodzi, to pewnie te pieniądze unijne. Mein Reich. Tak, Mein Reich i te sprawy. Żeby nie powiedzieć mój Reich. Takie moje pierwsze skojarzenie, nie? Dlaczego? Brzmi jak wstęp do piły. Okej, spoko.
To brzmi jak sarkazm. Co jeszcze tego może się zdarzyć? To brzmiło lepiej? Zapomniałem. O! Szczegóły. Okej, językowy, wschodnioazjatycki. Okej. Sterowniki dla urządzeń mobilnych. Kiedy są podsyłów kwantowych. No trochę tego jest. A nie, foch, nie będę. Jedziemy na starej wersji. Zerowanie wartości stałych. Ciekawe, czy dalej jadą na HDD-kach. Czekamy 15 minut? Nie, chyba nam się nie chce. No. Reset. Brzmi normalnie jak informacje w tym, w Windowsie nowym. No, no. Kompletnie nowa szata graficzna. Teraz będzie rypnięty samouczek i komon będzie zakończony w 100%. Tak, który... Słaba ta ich karta graficzna. No. Trochę zajął ten render. Mm. Pewnie jadł jeszcze na dual core. Odno słynny GT 9800, ty.
Co się pytamy? Trzecie. O. Tak, tylko mój chyba czarny i nagle look dramatyczny w stronę wilczego. Czarny pokój. Z innych powodów. WoW, taka szata graficzna. WoW, takie animacje. Wójnął się, tego nie potrafią. No i mamy wysekwencję pierwszą i to jest koniec Common Root'a zupełnie. Pół godzina 40. No tak trochę dwa razy tyle. Stop.